będąc nad Morzem Czerwonym, często spotykacie się, że jest zakaz wchodzenia na rafę, a jeżeli są jakieś miejsca z pozwoleniem na kąpiel, to pamiętajcie, trzeba mieć z sobą obuwie gumowe, takie ochronne, bo wiadomo, że niestety są strasznie ostre, rafa jest ostra, a pomiędzy w rafie jeszcze mogą być jeżowce i inne zwierzęta, które są niebezpieczne przy nadepnięciu. W związku z tym warto naprawdę chodzić w obuwiu ochronnym, przez to unikniemy kłopotów i będziemy mieli wspaniały urlop. Pozdrawiam serdecznie, specjalnie z Afryki, Star TV.